Dzień dobry. Przed meczem Chojniczanka WKS Śląsk 2 Wrocław porozmawiam sobie z kapitanem Chojniczanki Tomasz Mikołajczak. Witam Ciebie. Witam serdecznie. Ostatnio po meczu wszyscy załamani, też nie było takiego może nastroju, klimatu, żeby porozmawiać. Teraz emocje trochę ostygły. Wszyscy po meczu z Garbarnią źli, no ale no nie możemy się dziwić tym złym emocjom negatywnym. Chojniczanka przegrywa 2-1 i niestety przegrywa w stylu złym. No na pewno, zgadza się. Trzeba szczerze przyznać, że był to bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. Na pewno nic nam w tym meczu nie wychodziło. Drużyna Garbarni nas przewyższa pod każdym elementem rzemiosła piłkarskiego. No, zasłużona porażka. Powinna, szczerze powiem, powinna być jeszcze wyższa. No ale najważniejsze, że teraz jest jutro już kolejny mecz przed nami, gdzie trzeba się odbić. Indywidualnie dla Ciebie strzeliłeś bramkę i to strzeliłeś ją w takim momencie, no właśnie, Chojniczanka teoretycznie nie miała prawa liczyć na bramkę, strzela, prowadzi do przerwy 1-0. Mieliśmy już takie mecze, że przepychaliśmy gdzieś te zwycięstwa, tu się niestety nie udało, druga połowa. Szybko tracimy bramkę, Garbarnia zaczyna się bronić, też się wydaje, że my może zaatakujemy, a tu tak nic brakowało. No, powtarzaliśmy sobie o tym właśnie w szatni, że drugiej tak słabej połowy no nie możemy zagrać jak ta pierwsza, która była w naszym wykonaniu. Do tego w końcówce strzeliliśmy bramkę, na którą na pewno nie zasłużyliśmy i pełni nadziei wychodziliśmy na tą drugą połowę, że na pewno tą grę swoją zmienimy, odwrócimy trochę ten przebieg meczu i niestety dwa szybkie gongi, które dostaliśmy, po których już nie potrafiliśmy się otrząsnąć. Nie chcę używać słowa kryzys, ale od meczu z Olimpią Elbląg ta gra się tak do końca tak super nie klei. Dobre, niezłe 60 minut ze Skrą, ale też koniec końców mecz przegrany. No tak, zgadza się. Na pewno ten mecz z Garbarnią był taki bardzo słaby w naszym wykonaniu, ale te poprzednie, no to myślę, że dominowaliśmy. Tak jak powiedziałeś, ze Skrą do 60 minuty, później też nie wiemy, co się stało, jakby nam odcięło prąd po prostu, ale te wcześniejsze mecze to myślę, że w każdym dominowaliśmy, stwarzaliśmy sobie sporo sytuacji. No większość wygraliśmy, jedynie ten mecz z Elblągiem tutaj u siebie, gdzie nie udało się strzelić tej bramki. Tak się zastanawiałem właśnie podczas oglądając ten mecz z Garbarnią, mówię, taka ekonomiczna pierwsza połowa Chojniczanki, może to jest wniosek po Skrze Częstochowa, gdzie Chojniczanka, bo pierwsza połowa naprawdę gdzieś tam bardzo intensywna, dynamiczna, obfitująca w wiele akcji, ale okazało się, że jednak to takie nie było chyba podejście do tego meczu, nie były takie założenia. No nie, na pewno nie, na pewno od początku chcieliśmy narzucić swoje warunki, tak jak w każdym meczu, no ale tak już powiedziałem, na pewno na tej Garbarni całkowicie mecz nam nie wyszedł, nic nam po prostu się nie układało, nie wychodziło, każdy z nas był słabo dysponowany, zawodnicy Garbarni byli szybsi, dynamiczniejsi, gdzieś pojedynki jeden na jeden wygrywali, naprawdę no byliśmy słabsi, co tu dużo mówić. Sam na pewno pamiętasz ten mecz, mi się teraz tak przypomina Górnik Wałbrzych, gdzie Chojniczanka przegrała w końcówce meczu, tam chyba dwie bramki stracone pomimo prowadzenia 1-0 i to się okazało tym momentem przełomowym. U nas też takim momentem przełomowym był mecz w Ostrudzie, jakby nie patrzeć, bo Chojniczanka po tym spotkaniu złapała serię. Wierzysz w to, że teraz już to najgorsze w tej rundzie jest już za nami, teraz już tylko w górę, tylko będzie lepiej? No wierzę, na pewno wierzę, nic innego nam nie pozostaje jak wierzyć i udowodnić to na boisku, tak jak mówisz, dokładnie pamiętam ten mecz w Wałbrzychu, bo w swojej przygodzie piłkarskiej tak meczu nigdy nie przegrałem, bo przypomnę, że Górnik Wałbrzych grał 9, a my strzeliliśmy bramkę w 90 minucie z karnego na 1-0 i ten mecz jeszcze przegraliśmy, więc to był taki mecz, że myślę, że już nie da się go powtórzyć w taki frajerski sposób, przegrać meczu. No i jak pamiętam od tamtego właśnie spotkania złapaliśmy serię, bo 6 czy 7 bodajże zwycięstw z rzędu i to nas wtedy przybliżyło do awansu do pierwszej ligi. No miejmy nadzieję, że teraz będzie podobnie i też złapiemy taką serię i awansujemy do pierwszej ligi. Aczkolwiek rywal środowy Chojniczanki, no nie najłatwiejszy. Śląsk 2 Wrocław na wiosnę bardzo fajnie się prezentuje. To jest tutaj, możemy być jutro świadkami bardzo ciekawego, ale dla Was też trudnego meczu, jakby nie patrzeć. No na pewno są to młodzi chłopacy, ale wybiegani, walczący, na pewno dobrzy piłkarze, bo szkoleni w bardzo dobrej szkółce i jak widać po ostatnich wynikach grają coraz lepiej, osiągają coraz lepsze wyniki, więc no tak jak powiedziałeś, no na pewno nie będzie to łatwe spotkanie dla nas. Dla Ciebie mecz ze Śląskiem we Wrocławiu, nie zapamiętasz go najlepiej chyba. Nie dość, że Chojniczanka przegrała, to jeszcze można powiedzieć takiego mojego jednego z takich piłkarskich frazesów. Powiedziałeś kilka męskich słów, ale nie w szatni, a do zawodnika drużyny przeciwnej. No zgadza się, tak jak powiedziałeś, miało to miejsce.
Na pewno żałuję tej sytuacji, bo osłabiłem zespół. No cóż, wydarzyło to się. No i tyle. Wyciągnąłeś legendarne wnioski. No, miejmy nadzieję, że tak. Z tej sytuacji. Jaki będzie sposób Chojnczanki na Śląska? Podejrzewam, że już macie ten mecz, jesteście gdzieś przygotowani pod rywala. No właśnie za chwilę będziemy mieli analizę przeciwnika, no ale na pewno u siebie gramy i to jest najważniejsze, że w każdym meczu u siebie musimy po prostu narzucić swoje warunki, swój styl grania i wysoko zaatakować Śląsk, przyjąć inicjatywę, stwarzać dużo sytuacji i te sytuacje wykorzystywać. Ostatnio jak rozmawiałem z Marcinem Grolikiem, to takim bardzo pozytywnym tonie rozmawialiśmy, no ale to nie dziwi, Chojnczanka wygrywała, Chojnczanka nie traciła bramek. Od tamtego momentu no właśnie zaczęło się trochę gorzej. Mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa w takim tonie spowoduje właśnie, że teraz już będzie tylko lepiej i po meczu ze Śląskiem Wrocław wejdę do szatni i będę mógł z Wami porozmawiać w takim milszej atmosferze i będziecie komentować już tylko zwycięstwo. No, na pewno byśmy chcieli, aby tak było i zapraszamy Cię po meczu ze Śląskiem do szatni. Dziękuję, na pewno wejdę, a gościem Chojnczanka TV przed meczem Chojnczanka WKS Śląsk 2 Wrocław był kapitan Chojnczanki Tomasz Mikołajczak. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki bardzo.